Rozdział drugi. Był to rok 1893. Dopiero przed pięcioma laty cesarz Don Pedro II odważył się na największy czyn swego życia i zniósł niewolnictwo, lecz już w kilka miesięcy później zapłacił za to utratą tronu. Brazylia stała się republiką. Miało być lepiej, szybko jednak doszedł do głosu ludzki egoizm. Sfałszowano wybory, nieustannie zmieniały się rządy. W walkach o władze padały coraz częściej krwawe ofiary. Szeroko dawniej rozbudowany samorząd poszczególnych stanów przestał właściwie istnieć. Kierowali nim dziś ludzie nasyłani z Rio de Janeiro, a że tam ciągle wrzało. Przetargi i starcia przenosiły się wraz z nimi do wszystkich zakątków. Z tego chaosu i powszechnego zamętu wyszedł wreszcie zwycięsko marszałek Peixoto i w sposób bezwzględny zaczął zaprowadzać własny porządek. Siła zrodziła jednakże siłę. Na stepowych równinach najbardziej wysuniętej na południe prowincji Rio Grande do Sul pojawiły się zbrojne oddziały, ogłosiły stanowczy protest przeciw jego dyktaturze i początkowe zamieszki przemieniły się w rewolucję. Twierdzono nie bez racji, że nie ma żadnego rządu że władzę sprawuje jedynie wojskowa klika i że o wolności i porządku można będzie mówić dopiero wówczas, gdy przeprowadzi się nowe, uczciwe wybory. Mocne to było hasło, zrozumiałe dla wszystkich. Wojska powstańcze zwiększały się błyskawicznie. Zajęły wkrótce całe Rio Grande do Sul, wkroczyły do Santa Katariny, już zaczynały zagrażać paranie. Przyłączali się do nich liczni osadnicy europejscy. Ci, którzy przebywali tutaj od dawna, wzdychali na równi z rodzennymi Brazylijczykami do swobody, jaka istniała w czasach cesarstwa. Ci, którzy w olbrzymiej masie przybyli w ciągu ostatnich lat, czuli głęboki żal, że zamiast spodziewanego spokoju i wygodnych warunków do pracy, z miejsca natknęli się na bezprawie, dla rewolucji był to wymarzony sojusznik. Jedni i drudzy przeszli w większości w krajach rodzinnych służbę wojskową, To też można było choćby od razu rzucać ich w bój na najlepiej nawet wyćwiczone oddziały i być pewnym, że odniosą nad nimi zwycięstwo. Gazety dochodziły nad Srebrny Potok nieczęsto, ale nie brakło wieści. Sporo przywiózł ich Bartuch, to i owo dorzucali wędrowni i kupcy, dużo interesujących wiadomości przynosiła prawie codziennie ustna, puszczańska poczta. Jędra nie przywiązywał do nich szczególnej wagi. W życiu widział niejedno i przyglądał się niejednej ruchawce. Wiedział też z doświadczenia, że najlepiej nie wtrącać się do tych politycznych rozgrywek. Brazylijczycy bowiem kłócą się łatwo, ale i godzą się chętnie, a wtedy obcy bardzo często może oberwać guza. Jak dotychczas, nikt o to nie miał do niego pretensji. Znany był powszechnie z wesołego usposobienia i gościnności. Nieliczni dziś fazenderzy otaczali go od dawna szacunkiem, miał wielkim je wśród okolicznych kabokli, znany był także z celności strzału. Nawet więc większe grupy kapangów nie szukały z nim zwady, a jeśli jakaś zabłąkana watacha, nieorientująca się w miejscowych stosunkach, odważyła się niekiedy na napad, przypędzał ją w sposób bezwzględny i zyskiwał jeszcze jeden powód do chwały. Bartoch znał doskonale te jego zalety. Teraz jednak, krzątając się żywo po niewielkiej facjatce, rzucał od czasu do czasu okiem na bramę i zastanawiał się, czy nie poczyna sobie zbyt ostro. Czuło się w nim narastający niepokój. Chociaż niewiele mógł usłyszeć z tej odległości, nie trudno było się domyślić, że rozmowa nie toczy się gładko. Zwijał się więc jak w ukropie, a z nim cała rodzina. Izdebka wypełniła się bronią i amunicją, okna wypełnione workami z ziemią zamieniły się w wąskie strzelnice. A one znów zbiegł do piwnic i przydźwigał świece kongrawea, które przywiózł z Kurytyby, aby ich wybuchami uczcić noc sylwestrową. Dopiero gdy się z tym uporał, odetchnął nieco i wyjrzał. Przy bramie znacznie przycichło. Chyba dogadali się w końcu, uśmiechnął się do pani Katarzyny która z wiadrem w ręku ukazała się właśnie w drzwiach. Ale że na przezorności nikt jeszcze nie stracił, noście ziemię dalej, lecz już do szczytowych facjatek. Tam także może się przydać. Tak się ubezpieczymy, że gdyby rzeczywiście przyszło do oblężenia, i z tydzień wytrzymamy w takiej fortecy. Rozejrzał się bacznie po całej izdebce. Broni, na szczęście, nie brakowało. W tym domu... Jak zresztą w każdej dobrze zagospodarowanej puszczańskiej osadzie, nawet kilkuletnie dzieci chodziły uzbrojone po zęby, bo o spotkanie z jadowitym wężem czy z jaguarem nie było trudno. Toteż obok strzelb i rewolwerów stały dwa winchestery, kilka fakonów, fojsy, skrzynki z amunicją były wszędzie pod ręką. Facjatka w tej chwili sprawiała rzeczywiście wrażenie silnie umocnionej pozycji. Dodawały jej surowości wyjątkowo, jak na ten lekki i wdzięczny budynek. Masywnej mury, osłabione jedynie nieco aż trzema oknami. Teraz, co prawda, i one wydawały się bardzo potrzebne. Otwierały widok na trzy strony i nikt nie mógł przebiec bezkarnie przez pole ostrzału. Tatulku. Pani Katarzyna, skierowawszy dzieci niosące ziemię do sąsiedniej izby, znów ukazała się w drzwiach. Bartoch objął ją zamyślonym spojrzeniem. Były czasy, gdy gotów był uważać się na najgorsze, aby jej nie dopuścić do swej rodziny. Dziś, za każdym swym pojawieniem, budziła w nim tylko najtkliwsze uczucia. Urzekła go jej gospodarność. Budził podziw miły i miękki na pozór, a przecież w razie potrzeby bardzo stanowczy charakter. Rozczulała niejednokrotnie okazywana mu na każdym kroku serdeczna troska. I nieraz już przemyśliwał czy wraz z żoną nie należy się przenieść do tego domu na zawsze tatulku w słowach pani katarzyny czuło się wyraźnie niepokój chyba jędra jakoś się z nimi ugodzi bartoch wbił oczy w ziemię chyba tak rzekł ciepło, wie on dobrze, że lepiej dużo nawet stracić aniżeli prowadzić wojnę czasem jednak trzeba się bić nie wolno. Targnął powietrzem potworny wrzask. Bartoch schwycił Winchester, przypadł do ziemi i w jednej chwili przyjął postawę strzelecką. Wszyscy na dół. Krzyknął aż zatrzęsła się cała izba. Pilnować głów. Dostrzegł wpadającego do domu Jasika, wycofującego się chyłkiem jędre, wzburzonych jeźdźców atakujących bezmyślnie bramą, jak smagnięcie biczem odczuł złowieszczy krzyk. Chwilowe podniecenie zanikało jednakże szybko. Mieszkając od kilkudziesięciu lat pod kurytybą, przyzwyczaił się do takich widowisk i srogie miny, buńczuczne słowa, chrzęst broni, nawet kule rewolwerowe nie sprawiały dziś na nim większego wrażenia. Zawsze bardzo dużo było w tym wszystkim pozy. Nie powiedziałby nigdy obraz liczyku, że jest tchórzliwy, wiedział bowiem z doświadczenia, że to nieprawda, lecz było faktem. Że bardzo niechętnie narażał życie. To też zdarzało się nieraz, że jeden zdecydowany na wszystko śmiałek potrafił rozpędzić nawet wielką gromadę. Starzyku, jasik przyklęknął obok, mamy strzelać, gdy tylko tamci. Wiem. Przejdź do tyłu i pilnuj rzeki. Tu ja wystarczę. Bartoch nieco przesunął wzrok i naraz nerwowo przymrużył oczy. Ujrzał coś, co wzbudziło w nim mimowolny niepokój. Pod bramą kłębiło się nadal jak w kotle, rżenie targanych zaciekle koni szło o lepsze z ludzkimi głosami. Za to tam dalej, w cieniu spływającym z pniorów, gdzie stała reszta oddziału, panowała prawie zupełna cisza. Niewątpliwie i tam rozprawiano, tam też czuło się podniecenie, niektóre ręce najwyraźniej podkreślały jakieś mocniejsze słowa. Rzadkie to były jednakże gesty i pogłębiały jedynie wrażenie, że w tej gromadzie obowiązuje jakaś odmienna szkoła i aż zadziwiający na tym parańskim pustkowiu porządek. Bartoch skupił się bardziej, czujnie śledzi najmniejszy ruch. Trzech jeźdźców wysunęło się właśnie z cienia. Jadą spacerkiem, jeden za drugim zatacza niewielki łuk, zrównują się ze skrzydłem ostrokołu. Jakby od niechcenia wyrównują między sobą odległość. Naraz spinają gwałtownie konie. Przy bramie zatrzęsło się od oklasków. W tej ich beztroskiej na pozór wycieczce dostrzeżono widocznie jakiś niezwykły cel. A oni już pędzą, już ziemia dudni. Jak barwne strzały spuszczone z łuku mijają otwartą przestrzeń. Bartoch zwija się nagle i pryska w bok. W sąsiednim oknie rozbłyska teraz jego winchester. Wydaje mu się, że na skrzydłach leci ku niemu śmierć. Stukot kopyt przeraźliwie rozdziera uszy. Gdzieś tam koń westchnął ciężko. Nie widać nic. Są jednak coraz bliżej. Słychać wyraźnie pęd. Skąd padnie cios? A oto głowa. Czyjaś ręka dotknęła bala. Jak wyrzucone sprężyną zatacza luk czyjeś ciało nad palisadą. A tam już drugie. I trzecie. Bartoch pociąga za spółst, repetuje, pociąga znowu. Na chwilę przesłania mu widok gryzący dym. Wysuwa ciało, sprawdza gorączkowo dokładność strzałów. Aha, są. Jeden leży pod ostrokołem, drugi zawisł na nim jak tłumok przerzucony niewprawną ręką. Trzeci. Klnie ordynarnie, śnije z gniewu. Nie zdążył wziąć go na cel. Właśnie prysnął jakiś skra. Uskoczył w bok, już skryła gościa na domu. Winchester biega bezradnie, lecz oto krótki, urwany huk. Jeden jedyny, a zaraz trzaskają wejściowe drzwi. Ktoś tam zarzuca zasuwy, przekręca klucze, podsuwa kłody. Ktoś biegnie po schodach w górę. Świetny początek, tatulku. Ja jednego, ty dwóch. Ciągle masz dobre oko. Bartuch, nie odwracając głowy, przechodzi powoli na dawne miejsce. Stąd ma widok najrozleglejszy. Że za jego plecami jest jędra wie doskonale, to też całą uwagę skupia znowu na wrogu. Marszczy brwi, ogarnia go najwyraźniej zdziwienie. Był przekonany święcie, że ta ostra nauczka powstrzyma innych, a jednak nie. Znów pędzi trzech jeźdźców. Atakują drugą stronę ostrokołu, te od Ceiby. Tam widocznie chcą teraz poszukać szczęścia. Bartoch oddycha głęboko. Zanika ostatecznie dotychczasowe napięcie, myśli układają się sprawniej. Dochodzi do wniosku, że tamtych dopuścił za blisko i teraz nie ma zamiaru popełnić takiego samego błędu. Składa się więc szybko i strzela. Jadący na czele wali się z siodła. Inni skręcają w miejscu i uciekają w stronę Herwalu. Więc wojna, Jędrusiu, odzywa się wreszcie. Wojna, Tatulku. Nie udało ci się jakoś z nimi ułożyć? Nie udało. Chcieli wedrzeć się siłą do mojego domu i zabrać stąd nawet rekruta. Choćby stał tam sam cesarz czy prezydent, trzeba palić mu w łeb. Taki jest mój obowiązek. I takie jest tutaj prawo. Prawda, takie jest brazylijskie prawo. Bartoch w zamyśleniu przesuwa wzrok po przedpolu. Grupa pod lasem stoi nieruchomo i chyba w takim samym zamyśleniu spogląda na widniejącą naprzeciw biało-czerwoną flagę. Ci przy bramie też ucichli zupełnie. Zaczarowaliśmy ich. Jendra uśmiechnął się pod wąsem. A wiesz czym, tatulku? Celnością strzałów. Znam dobrze Brazylijczyków. Tamtych śmiałków wysłali na próbę, ruszymy się czy nie, a jeśli ruszymy, co z tego wyniknie? Teraz pójdą po rozum do głowy. Cztery tylko kule na czterech ludzi to wielka rzecz. Na pewno nie będą się chcieli narażać dalej na takie straty. Wyglądało na to, że rzeczywiście ma rację. Ci przy bramie ruszyli w stronę Herwalu i wkrótce połączyli się z resztą. Z dochodzącego gwaru nie trudno było się domyślić, że rozpoczęła się tam ogólna narada. „A nie mówiłem?” ucieszył się. „Podyskutują jak zwykle, narobią szumu i ruszą w drogę. Tymczasem szkoda tutaj mojego czasu.” Obszedł cały dom, wyjrzał na dziedziniec i do ogrodu i wrócił, nie kryjąc wcale swej obecności. Stanął beztrosko w oknie, lecz nagle odskoczył, jakby go zmiotło. Nieprzyjaciel chlusnął salwą i jedna z kul grzęzła w wewnętrznej ścianie. A, pieruny. Zaklął. Czają się ciągle. Na szczęście karabinów mają chyba niewiele. Osiem. Policzyłem dokładnie. Rzeczywiście niewiele, lecz nie wolno ich lekceważyć, bo zdaje się, że są w dobrych rękach. Sądząc z głosów, są tam także Polacy i Niemcy. A może się przesłyszałem? Są. Jędra przykląkł i tym razem bardzo ostrożnie wychylił głowę z nadworków. Zachodzące słońce dotknęło właśnie wierzchołków drzew i zapadając się stopniowo pokrywało coraz głębszym cieniem całe przedpole. Jeszcze rozbłysła niekiedy złocistym blaskiem wspaniała korona rosnącej na dziedzińcu celiby lub zalśnił z zrą postrokołu. To znów rozpłomienił się w dali wysmukły pinior, ale gęstniejąca z chwili na chwilę szarzyzna odnosiła zdecydowane zwycięstwo nad resztkami dziennego światła. Czuję coś złego w powietrzu, odezwał się cicho Bartoch. Słyszysz ten stuk? Pną gałęzie na opał. Siedzisz w puszczy od lat, a nic nie rozumiesz, głos bartocha stał się szorstki i niecierpliwy. Nie ścinają gałęzi, uderzenia za ciężkie. Drzewo ścinają. Sądzisz, tatulku, zastanowił się Jędra, że zechcą taranem rozbijać bramę. Ech, machnął ręką, o tym na pewno nie myślą. Wystrzelalibyśmy ich przecież jak kaczki. Po ciemku? Za pół godziny pojawi się Księżyc, a do tego czasu nie zetną. Lada chwila zresztą Luis wtrąci się do tej zabawy. Z pewnością usłyszał strzały i rozesłał wici do okolicznych kaboklów. A kto wie, czy już się nie kręci w pobliżu? Bartoch jakby wcale nie słuchał tych argumentów. Obserwował czujnie coraz rzadsze przebłyski światła, smuszki mgły przepływające od rzeki przez pola uprawne, coraz chciwiej wchłaniał w siebie chłodne obecnie, ożywcze, przesycone wilgocią powietrze. Powiem zwięźle, co o tym myślę, odezwał się wreszcie. Zawsze lepiej przecenić nieprzyjaciela niż go niedocenić, a przy tym nie zakładaj nigdy, że on od ciebie jest głupszy. Gdybym ja miał zdobywać zagrodę, wysunąłbym oczywiście oddział staranem na pokaz, a równocześnie otworzył z karabinów równy ogień wprost na facjatę. Tak bym cię przygwoździł, że nie zdołałbyś podnieść głowy. A wtedy rzuciłbym wszystkich konnych na palisadę. Takich sztuk mistrzów, jak tamci, nawet wśród Brazylijczyków nie znajdzie się dużo. Nie przeszkadzaj. Powiesz mi jeszcze. Że zabraknie im odwagi, gdy znów paru padnie. Gdyby tam byli sami Brazylijczycy, może bym przygnał ci rację. Oni nie szafują zbytecznie życiem. Ale pamiętaj, że są tam także Polacy i Niemcy. Ci się na pewno nie cofną, gdy dadzą im rozkaz. A Niemcy pójdą może nawet ostrzej, bo chyba nie jednego z nich kolewoczy ta nasza biało-czerwona flaga. Mówisz, że przyjdzie z pomocą Luis. Przyjdzie, nie wątpię. Ale kiedy? Załóżmy, że już wie dobrze, co się tu dzieje. Wie więc także, że na taką gromadę trzeba rzucić większą gromadę i ściąga gorączkowo sąsiadów. Oni jednak mieszkają daleko od siebie, potrzeba czasu. A co zrobisz, jeśli za pół godziny zwali się nam na głowy ta cała setka? Będziemy bronili się w domu, a dzieci? Jesteś pewien, że żadne z nich wtedy nie padnie? A bierzesz pod uwagę, że mogą podpalić dom? Ochładzało się szybko, ziemię zaczynał pokrywać mrok. Jędra zasłuchał się w dochodzące zdali odgłosy. Gwar był słaby, za to rąbanie rozlegało się coraz donośniej. Co więc radzisz, tatulku? Bartoch raz jeszcze zbadał sumiennie wszystkie cienie i blaski. Wreszcie odchylił się przyzornie i wyprostował. Powinniśmy mieć chwilowo spokój, mruknął. Słuchaj teraz uważnie, głos nabrał ostrości, i nie próbuj się przeciwstawiać. Znam się dobrze na wojnie, znam się także na oblężeniu. Nie ma co owijać w bawełnę, sytuacja jest trudna. A że może zdarzyć się wszystko, rodzinę trzeba ratować. Wsadzisz ją natychmiast do łodzi i rzeką spłyniesz w dół. Powinno się udać. Za chwilę zapadnie kompletny mrok i woda zniknie w oparach, jak to bywa codziennie. Korzystaj zatem z okazji. Gdy rozbłysną gwiazdy, będzie za późno. Jak to, tatulku? Mam Cię tu pozostawić? Samotnie Bartoch skoczył nagle na równe nogi. Ocknął się w nim dawny kapral pruski, bezwzględny, brutalny, prężny, nie znoszący zbytecznych pytań, tak groźny, jakby za chwilę zamierzał bić. Nie mędrkuj, wyknął. Odtąd ja wydaję komendę. Ależ tatulku. Rób, co ci każę. Naprzód. Chwycił go za ramiona, popchnął do drzwi. Niecierpliwym ruchem posunął znowu. Wystraszona pani Katarzyna podbiegła do schodów i wpatrzyła się z przejęciem w dwie szamocące się w górze sylwetki. Zabierz go, głos Bartocha od razu złagodniał. Na łodziach wyprowadzi was w puszczę. Jędrusiu, rozległ się niespodziewanie szept tak ciepły, że Jędrze serce skoczyło do gardła, czy nie rozumiesz? Przecież tak trzeba. A zagrody też bronić trzeba, więc ja muszę pozostać. Gdy ich zabezpieczysz, powrócisz, uderzysz z boku. No, ruszajcie z Bogiem, bo szkoda każdej minuty w ostrym tonie nie trudno było wykryć beztroską nutę. Nie martwcie się o mnie, bywałem nie w takich bitwach. W najgorszym razie dom wysadzę w powietrze razem z nieprzyjacielem, a sam skoczę do rzeki. Przemyślałem już wszystko. Jędra zbiegł ze schodów. Twarda i bezwzględna była ta ojcowska komenda. Zdawał sobie jednakże sprawę, że w tej chwili rzeczywiście nie ma lepszego wyjścia. Na dole odzyskał natychmiast zwykłą energię i jak przedtem zwlekał, tak teraz przynaglał wszystkich. Co prawda nie było to specjalnie potrzebne. Sprawnie i cicho przemknęli przez ogród, bezdźwięcznie otworzyli niewielką bramkę, bezszelestnie znaleźli się w łodziach. Przepojona ostrożnością. Pełna ciągłych zasadzek, nabrzmiała hartem puszczaniska zaprawa, była tu wdrażana każdemu od najmłodszego i w tej chwili doskonale z niej zdawano egzamin. Jasik, szepnął Jendra, gdy bramka pozostała za nimi, na nurt i wiosła w górę, jak na polowanie na kapiwara. W razie jakiegoś spotkania, ja tylko strzelam. Ty ze swoją łodzią pędź naprzód, dopóki się nie znajdziesz w bezpiecznym miejscu. Rozumiem, tatulku. Odepchnęli się, delikatnie zaczęły pracować wiosła. Jak zwykle w czasie, gdy słońce już zgasło, a jeszcze nie ukazały się gwiazdy, nad rzeką snuły się mgły, oblepiały wilgocią twarze, mamiły wzrok. Jakby w trwodze przed tym, co ma nastąpić, umilkło wszelkie stworzenie. W panującej dokoła głębokiej ciszy słychać było jeden tylko, jedyny głos odległy. Ale donośne, rytmiczne i mocne rąbanie. Jędra poczuł pod sobą nurt. Nieznacznie poruszył wiosłem, wyrównał bieg, na kolanach ułożył strzelbę. Cały teraz zamienił się w słuch. Jak postrzępiony obłok przesunął się nad nim most. Jak olbrzym z baśni wyłonił się z rąb palisady. Mocniej przycisnął do siebie broń. Do tej pory miał jaką taką osłonę. Odtąd nie chroniło go nic. Wytężył w wzrok, jakby chciał coś wyczytać z panujących dokoła ciemności. W tym miejscu, niedaleko od brzegu, znajdowała się on dziś jego pierwsza zagroda. Niewielki, ale masywny, drewniany dom. A tutaj i on, i goście musieli walić się z końmi w rzekę, aby przebyć ją w pław. A tu oczywiście zaczynał się pomarańczowy gaj. Napracował się przy nim rzetelnie. W ciągu lat zamienił stopniowo w prześliczny sad, w którym dziś rosną nawet drzewa europejskie. A tu. Myśli nabrały ciepła. Podsumowywały skrzętnie długotrwały, ogromny trud, coraz dalej sięgały pamięcią w przeszłość, nieznacznie zakradła się do nich rzewność. Naraz skupiły się czujnie. Urwały się kłębowiska mgieł i ukazały się wierzby nadrzeczne, rozbłysł na chwilę nurt. Nie trwało to długo. Jak welon zrzucony z nieba spowiła znów oczy, twarze i ręce szarosina zasłona. Łódź drgnęła silnie, skoczyła w bok. To indiański potok wlewał w tym miejscu swe wody, a po niedawnych ulewnych deszczach nabrał ogromnej mocy. Jasik, do wioseł, odezwał się cicho Jędra. Poczuł się nareszcie bezpieczny. Po lewej stronie zaczynała się puszcza, po prawej moczary. Rozszerzył się przy tym widok. Mgła przypadła do ziemi, rozsnuła się po bagniskach, tu i ówdzie na czystych zupełnie przestrzeniach zbierała dopiero siły. Zarysowały się wyraźnie obie łodzie i trwające w nich nieruchomo ludzkie sylwetki. Jasik, mocniej. Jędra przemówił głośniej. Sam też śmiało uderzył wiosłami w wodę i spojrzał w górę, pojawiły się pierwsze gwiazdy. Jak na hasło, dokoła rozległ się jakiś ogromny, powszechny szum, jak gdyby ziemia westchnęła z ulgą, a natychmiast wdarł się i inny głos. Jędra uważnie nadstawił uszu. Tam, gdzie dotąd trąbano zaciekle, coś ciężkiego przecinało ze świstem powietrze i naraz wrżnęło w ziemię, jakby uderzył grom. Jasik, prędzej. Doskonale zrozumiał ten głos. Ścięto drzewo na taran, lada chwila mógł się rozpocząć bój. Tam już obcinano gałęzie, padły jakieś dobitne słowa. Niespodziewanie jednak odezwał się obok potężny chór i zgłuszył wszystko. To odpoczywające dotychczas żaby rozgadały się na swój parański sposób i kumkając, skrzecząc, turkocząc, to hucząc przeraźliwie jak wystraszone kwoki. Wyczuwające jakieś nieszczęście, to sycząc jak para spuszczona z kotła, to bijąc jak młotem w kowadło, to dmąc głębokim basem, to znów zanosząc się mrożącymi krew w żyłach krzykami dziecka obwieszczały nadejście nocy. Potęgowała się wrzawa, przybywało wciąż instrumentów. W huku i stuku, w szurgocie i pisku, w jęku i wyciu zaginęły wszelkie inne odgłosy. Przemknęli przez ten piekielny harmider, zewsząd toczyła ich puszcza. Łódź dobiła wkrótce do brzegu. Jędra miał tu w pobliżu niewielką szopę, w której krył się nieraz, gdy zaskoczyła go burza podczas pracy czy polowania. Dalej traficie sami. Jędra podszedł do żony, gdy już wszyscy wysiedli. Broń macie, żywność także. Gdy tam skończymy, wypuszczę w waszym kierunku zieloną rację. — Wtedy możecie wracać. — A jeśli? — zasłonił jej dłonią usta. — Nie przejmuj się, nic się nie stanie, odrzekł udając bez troskę. — No, gdyby. — Zastanowił się jednak. — No cóż, masz własny rozum. — Będziesz miała zresztą przy sobie Jasika. — Chwilowo zabiorę go, aby pomógł wiosłować. — Ale zaraz odeślę. Zmarkotniał wyraźnie, a gdy znowu przepływał koło żabiego chóru, na czole zaczęły ukazywać się zmarszczki. Ogarniał go coraz większy niepokój. W tamtą stronę silny prąd znosił ich błyskawicznie. Obecnie przedłużała się podróż. A przy tym był przekonany święcie, że poprzez ten straszliwy jazgot przedziera się huk karabinowych wystrzałów. Jasik, mocniej, krzyknął w zdenerwowaniu. Pociągnęli gwałtownie, wzmagali pośpiesznie rytm. Nareszcie pojawił się sad, wkrótce włonił się dach. Powiała nad nim wdzięcznie, doskonale już widoczna na tle jasnego zupełnie nieba biało-czerwona flaga. Bagnisko zniknęło dawno, słabła z chwili na chwilę puszczańska kapela. Za to coraz donośniej odzywała się inna, salwa za salwą. Odmierzana tak równo, jakby rzeczywiście miała za zadanie podawać jedynie tak dziesiątkom rewolwerów i ludzkich głosów, podchwytujących z coraz większą zaciekłością złowrogą melodię. Do brzegu. Jasik wyskoczył pierwszy, podciągnął łódź. Wyskoczył jędra. Odpływaj do matki. A może ja, tatulku. Czymś tam trzaśnięto potężnie. Rozjęczał się cały ostrokuł, lecz w tym momencie zrobiło się jasno jak w dzień, jak gdyby nad bramą niespodziewanie rozbłysło słońce. Starzyk bije świecami kongrawea, Jasi Kasz podskoczył z zachwytu. Starzyk, człowiek wojskowy, zna się na rzeczy. Jendra skoczył biegiem i jego poniósł entuzjazm, rozpalił wyobraźnie gwałtowny bój. Przy bramie musiały być ciężkie straty, brutalne klątwy mieszały się z zinkiem poparzonych ludzi i koni. A Bartoch wciąż sypał kulami, rozszerzał klęskę. Nie potrafił jednakże powstrzymać salw. Ciągle padały i wciąż w tych samych odstępach. Jendra odwrócił raptownie głowę. Wydało mu się, że ktoś pomyka za nim jak dzień. A ty dokąd, Pierunie? Poniosła go wściekłość, bo ujrzał syna. Powiedziałem: Wracaj do matki. Tam moja strzelba bardziej się przyda. Wracaj. Jędra przestał zupełnie nad sobą panować. Ty, jasik, zrozum, głos zadrżał mu nagle wzruszeniem. Ktoś z nas musi przecież pozostać żywy. No, chcesz koniecznie pozostać? W takim razie trzymaj się blisko łodzi. Wpadnie ci ktoś pod rękę, strzelaj, bo wojna. Nie wolno ci jednak narażać głowy. Gdyby zabrakło mnie i starzyka, kto by zaopiekował się matką i dziećmi? Chyba rozumiesz. Rozumiem, tatulku. Jasik zawrócił posłusznie. Jędra popędził dalej. Czuł nieszczęście w powietrzu. Facjatka wprawdzie ciągle zionęła ogniem. Tumult jednakże wzrastał. Poprzez klątwy i jęki, zawołania bojowe i rozpaczliwe okrzyki przedarła się naraz ostra komenda. Wzmacniano atak. Ziemia rozdudniła się ciężko pod kopytami prących naprzód wierzchowców. Jędra przyspieszył biegu. Dopiero teraz w całej pełni zdał sobie sprawę z ostrzeżeń ojca. Wróg nie byłby najmniej głupszy, uderzył ze wszystkich stron. Przekreślał wszelkie dotychczasowe teorie. Zamiast brazylijskim zwyczajem oszczędzać ludzi i próbować pertraktacji, pogłębiano zawziętość, nieustępliwość połączono z dobrze przemyślaną taktyką. Salwy karabinowe nadal padały równo, w bramę znów uderzono taranem, jeźdźcy już się sypali przez palisadę. Na dziedzińcu, w ogrodzie, koło zabudowań gospodarczych i pod Ceibą wzbijały się coraz liczniej triumfalne okrzyki. Raz jeszcze zapłonęła świeca kongrawea, jeszcze raz facjata rozbłysła ogniem, jeszcze posypały się race na tyłach domu. Ale już z okiennic sypały się drżazgi Jędra przystanął. Zanim pozostały ostatnie krzaki nadrzeczne, przed sobą miało stroku i konie. Jedne piły wodę, inne skubały trawę. Niektóre stały spokojnie w tych miejscach, gdzie z nich zeskoczył jeździec. Objął je bacznym spojrzeniem i przesunął wzrok w stronę herwalu, nikogo nie widać. Oddychał przez chwilę z trudem, gromadził siły, układał zwichrzone myśli. Naraz zdrętwiał, lecz natychmiast oczy rozjarzyły się jak u wilka, w straszliwej pasji i zacisnął zęby. Oto wali się w gruzy cały jego życiowy dorobek, z okien domu buchnęły w niebo kłęby dymu i ognia. Jendra wyciągnął rewolwer. Jak świetnie wyszkolony cyrkowiec wskoczył na grzbiet koński z rozpędu, chwycił lewą ręką z rąb palisady i śmignął na drugą stronę.